Najważniejszą rzeczą, jaką można powiedzieć o fazie jasnej fotosyntezy, jest to, że w jej biegu energia z kwantów światła, fotonów, zamieniana jest na energię chemiczną. Pamiętasz pewnie z poprzedniego filmu, że ta energia chemiczna przekazywana jest w łańcuchu transportu elektronów. Polega to na tym, że z fotosystemów Dzięki kwantom światła wytrącane są elektrony, i one, przechodząc na coraz to niższe i niższe poziomy energetyczne, przekazywane są do kolejnych związków w biegu tego łańcucha, i na końcu efektem jest to, że dochodzi do syntezy ATP i do redukcji NADP do NADPH. Ale to już wiesz, ponieważ mówiliśmy o tym w poprzednim filmie. Dzisiaj możemy przejść na kolejny poziom i przyjrzeć się temu, jakie słownictwo jest nam potrzebne do doskonałego zrozumienia, jak przebiega faza jasna fotosyntezy. Chcę jeszcze raz podkreślić, że to, co najważniejsze, już wiesz, bo wiesz, jaki jest cel fazy jasnej, wiesz jak ona przebiega. Nie przejmuj się tym, jeżeli nie zapamiętasz tych wszystkich terminów, o których dzisiaj będziemy mówić od razu. Mnie nauczenie się ich zajęło naprawdę bardzo wiele prób. Ważne jest to, żebyś pamiętał, jak faza jasna przebiega. Po terminy, zawsze możesz sięgnąć do książki, ale na, naszym dzisiejszym celem jest to, żebyś ze wszystkimi nimi się zetknął i żebyś wiedział dokładnie, co one oznaczają. Podobnie jak w fabryce na taśmie produkcyjnej, tak i tutaj elektrony przekazywane są od jednego ważnego elementu do kolejnego. I dzisiaj przyjrzymy się właśnie temu, jak ten łańcuch transportu elektronów wygląda, jak mówiąc kolokwialnie, kolejne maszyny w tym łańcuchu się nazywają, czym się zajmują, żebyśmy wiedzieli doskonale, jak to wszystko przebiega. Myślę, że powinniśmy zacząć od przypomnienia sobie terminu, Fotosystem. Zaznaczam teraz dla Ciebie, gdzie te fotosystemy się znajdują. Tutaj i tutaj, fotosystem drugi i fotosystem pierwszy. Może jeszcze wcześniej powinnam powiedzieć, że znajdujemy się w tej chwili w tylakoidach, a właściwie w ich błonie. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, odsyłam Cię teraz do poprzedniego filmu, ale tutaj widzisz o podwójną błonę lipidową. Tutaj, o proszę bardzo. Podwójna błona, i my w tej błonie teraz się znajdujemy. Obserwujemy teraz, co dzieje się w tych kompleksach, w tych związkach, które w błonie są umieszczone. No więc fotosystem. Fotosystem, zgodnie z tym, o czym mówiliśmy w poprzednim filmie, to jest taki układ białkowo-lipidowo-barwnikowy, który posiada zdolność do tego, że wzbudzany światłem, tutaj zaznaczone o, światło. Wzbudzany światłem potrafi absorbować jego energię i zamieniać ją na energię chemiczną. Widzisz tutaj, w obrębie tego fotosystemu, na samym jego środku zaznaczona jest o. Tutaj, taka struktura. To jest chlorofil. Ten chlorofil, w przypadku fotosystemu drugiego, który. Jak może pamiętasz z poprzedniego filmu, ze względu na to, że drugi w kolejności został odkryty, to się nazywa fotosystem drugi, a fotosystem pierwszy był odkryty w pierwszej kolejności, dlatego się nazywa fotosystem pierwszy, ale to kompletnie się nie odnosi do ich funkcji. W każdym razie widzimy tutaj dimer chlorofilu. I ten dimer chlorofilu może być pobudzany światłem. On jest pobudzany, jak to jest bardzo ładnie zaznaczone na tym obrazku, często wcale nie w sposób bezpośredni, ale przez inne związki, które znajdują się w obrębie fotosystemu drugiego. W każdym razie dochodzi do tego, że energia, w ten sposób przekazywana jest koniec końców właśnie do chlorofilu, i z niego wybijany jest elektron, o czym mówiliśmy poprzednio. Przypominam Ci, że jak ten elektron jest wybijany, to musi być czymś zastępowany i jest zastępowany, zgodnie z tym, o czym mówiliśmy poprzednim razem, elektronami pochodzącymi z wody. Bardzo ważną rolę pełni tutaj kompleks, który rozkłada wodę, ponieważ te elektrony, które są wybijane z fotosystemu drugiego, oczywiście muszą być czymś zastąpione. Przypomnę Ci króciutko, że w tym procesie oprócz tego, że elektrony mogą być z powrotem zastępowane w obrębie fotosystemu drugiego, podnoszone jest także stężenie jonów H, w związku z czym obniża się pH wewnątrz tylakoidu. No dobrze. Mamy do czynienia z fotosystemem drugim. Wiesz już, że fotosystem to jest coś, co potrafi absorbować energię pochodzącą ze światła. Wiemy, że we wnętrzu tego fotosystemu drugiego znajdują się różne układy. Tak naprawdę to one są nazywane układami antenowymi bardzo często, bo to tak jakby był nasłuch wychwytujący fotony, który prowadzi do tego, że koniec końców energia przekazywana jest do tak zwanego centrum aktywnego, czyli tutaj o gdzie mamy dimer chlorofilowy. Dodam jeszcze, że w obrębie fotosystemu drugiego chlorofil najbardziej efektywnie wzbudzany jest długością fali 680 nanometrów. Dlatego nazywa się to czasem P680. Od razu dodam, że w przypadku fotosystemu pierwszego mamy do czynienia z sytuacją P700, dlatego że to fala o długości 700 nanometrów najefektywniej wzbudza Chlorofil w obrębie tego systemu. No dobrze, wiemy już, co to są fotosystemy. Wiemy, że są dwa. Wiemy, że zawierają chlorofil w swoim centrum aktywnym. To jest najistotniejsze. Wiemy, że ten chlorofil jest odrobinę inny w swojej strukturze i ze względu na to jest najefektywniej wzbudzany troszeczkę inną długością fali świetlnej, ale to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli, że fotosystem wzbudzany jest światłem i w efekcie tego wzbudzany jest elektron, który to elektron przechodzi na wyższy stan energii i może zacząć przechodzić dalej w obrębie łańcucha transportu elektronów do kolejnych jego elementów. Z fotosystemu drugiego. O, tutaj sobie zaznaczymy strzałkę. Najpierw napiszemy tutaj dwójkę, że z fotosystemu drugiego przez szereg kompleksów, Elektron przechodzi dalej po to, żeby koniec końców znaleźć się w obrębie fotosystemu pierwszego. Jeszcze raz podkreślę, tak jak mówiłam poprzednio, że to niekoniecznie musi być ten sam elektron. Pierwszym związkiem, który przechwytuje ten elektron, jest tak zwana feofityna. Następnie elektron przechodzi przez plastokinon do kompleksu cytochromowego B6F, i na tym chciałam się na chwileczkę zatrzymać. Co widzimy tutaj? O, 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 w tym obrębie. Chciałam zwrócić Twoją uwagę na ten element z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że to, co się dzieje w obrębie kompleksu cytochromowego B6F przy udziale plastokinonu, to jest to, że zwiększa się stężenie H wewnątrz tylakoidu. Pamiętasz, bo mówiliśmy o tym przed chwilą, że pierwszym źródłem, które zwiększa nam tutaj stężenie jonów H, to jest to, że dochodzi do rozpadu wody, z której elektrony są potrzebne do uzupełnienia tych, które są wybijane z fotosystemu drugiego. Ale tutaj właśnie w obrębie cytochromu, a właściwie kompleksu cytochromowego B6F dochodzi do tego, że do środka, do wnętrza tylakoidu aktywnie transportowane są jony H. A jednocześnie elektrony, które o tutaj pięknie są zaznaczone, przechodzą w coraz to niższy i niższy stan energii i przekazywane są dalej. Substancją, która Ostatecznie przekazuje elektron do fotosystemu pierwszego jest plastocyjanina. Ona jest znana z tego, że zawiera miedź. Plastocyjanina, o, tutaj jest obrazowana. I jeszcze raz podkreślę w tym miejscu, że to, żebyś wiedział, że to jest feofity, na kolejnie, kolejny plastokinon, potem kompleks. Cytochromowy B6F, a potem plastocyjanina, to jest oczywiście istotne, ale gdybyśmy chcieli, to moglibyśmy te elementy łańcucha rozłożyć na jeszcze bardziej szczegółowe, jeszcze mniejsze elementy. Ważne jest to, żebyś rozumiał, jak to przebiega, że z, jednej do, z jednego elementu do drugiego przekazywane są elektrony. Nazwy, które tutaj są. W ten sposób się rozkładają. Ważne jest, żebyś wiedział także, że w obrębie kompleksu cytochromowego B6F dochodzi do tego aktywnego transportu jonów H do wnętrza telakoidu. No ale znaleźliśmy się w ten sposób w fotosystemie pierwszym, czyli zaznaczymy sobie, że teraz idziemy do fotosystemu O, pierwszego, czyli mieliśmy tutaj tak drogę, teraz zawróciliśmy do fotosystemu. No i w obrębie tego fotosystemu pierwszego dzieje się rzecz bardzo podobna, jak w fotosystemie drugim, dlatego nie będę tego już szerzej komentować. Światło przez układy wspomagające, układy antenowe, przekazywane jest do centrum aktywnego, które to centrum aktywne zawiera chlorofil, jak już wiesz w swojej strukturze. Odrobinkę inny, dlatego najefektywniej wzbudzany inną długością światła, ale chodzi zupełnie o to samo. Tutaj również wybijany jest elektron i ten elektron przekazywany jest dalej. A dalej to znaczy, że przekazywany jest do NADP, które w połączeniu z H, daje nam NADPH. Zaznaczmy sobie teraz, że NADPH. O, podobnie jak ATP, które widzimy tutaj, to są dwie najważniejsze rzeczy, dwa najważniejsze związki, które potem, zaznaczymy to sobie strzałką, przekazywane są do dalszych faz fotosyntezy, żeby w fazie ciennej czy w fazie niezależnej od światła dalej brać udział. Tak więc to są tutaj o, nasze dwa najważniejsze związki. No i jak to się dzieje, że ten elektron? w połączeniu z jonem H+ y, prowadzą do tego, że z NADP+ robi się NADPH. Otóż elektron z fotosystemu pierwszego przekazywany jest przez filochinon, pewnie lepiej znany przez ciebie jako witamina K i taki, tak, taki związek, który się nazywa Ferrodoksyna, o ferrodoksyna, po, sami, po samej nazwie wiemy, że zawiera żelazo, właśnie do tak zwanej reduktazy NADP. Zaznaczę teraz tę nazwę dla Ciebie. Reduktaza NADP to jest nazwa enzymu. Ten enzym przyspiesza, usprawnia. Redukcję NADP plus do NADPH. Zaznaczyłam tutaj dla Ciebie jeszcze jeden bardzo ważny enzym, syntaza ATP. Może wybierzemy sobie jakiś kolor, którego jeszcze nie używaliśmy żółty, w celu zaznaczenia, gdzie tutaj mamy te enzymy. To jest jeden enzym, to jest reduktaza NADP, plus, i ta reduktaza służy do tego, żeby, jak już powiedziałam, z NADP plus do NADPH zredukować nam związek, który potem będzie brał udział w dalszych etapach fotosyntezy. Natomiast co do syntazy ATP, pamiętasz może, że to jest enzym, który korzysta z tego, że jony H+ są w większym stężeniu wewnątrz tylakoidu. Przez to, że one przepływają przez syntazę ATP, to uruchamiają to białko w taki sposób, że ono rotuje się w przestrzeni, obraca się odrobinę i do Ena i do ADP, dodawana jest reszta fosforanowa i tworzony jest z niej ATP. Zaznaczam dla Ciebie o tutaj ten drugi enzym, żebyś wiedział, że właśnie syntaza ATP i reduktaza NADP, to są dwa enzymy, które doprowadzają, a właściwie ułatwiają do stworzenia dwóch finalnych, najważniejszych związków, które w fazie jasnej są produkowane po to, aby potem w fazie ciemnej dalej brać udział. Ta sytuacja, którą przed sekundą sobie opisaliśmy, to znaczy to przechodzenie elektronu, który wytraca swoją energię, ta energia jest wykorzystywana do różnych procesów, które opisywaliśmy bliżej, to jest nazywane czasem fosforylacją niecykliczną, czyli czymś, co po prostu przebiega jako łańcuch reakcji od fotosystemu drugiego poprzez kompleks cytochromowy P6F poprzez fotosystem pierwszy aż do reduktazy NADPH fosforylacja niecykliczna mamy także czasami do czynienia z fosforylacją cykliczną to jest taki kawałek tego łańcucha, o którym rozmawialiśmy, który, jak sama nazwa wskazuje, przebiega w kółko. To ma najczęściej wtedy miejsce, kiedy jest bardzo duże zapotrzebowanie na ATP w komórce i wtedy dzieje się tak, że ten elektron, który czy te elektrony, które z fotosystemu pierwszego są wytrącane, one nie są przekazywane dalej, tutaj przez ferrodoksynę do reduktazy, o tu, tylko wracają, wykorzystamy sobie inny kolor, żeby to zaznaczyć. Wracają z powrotem, o, 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 tędy wracają do kompleksu cytochromowego i z powrotem przez plastocyjaninę przekazywane są do fotosystemu pierwszego. W ten sposób, o, zaznaczymy sobie, o, tutaj, sobie to tak zaznaczymy. Tak jak mówię, <laughs> taka sytuacja. Najczęściej ma miejsce wtedy, kiedy jest wysokie zapotrzebowanie energetyczne i kiedy potrzebna jest duża ilość ATP. Myślę, że tym wyczerpaliśmy temat dzisiejszej terminologii. Jeszcze raz powtarzam, że nie jest pewnie super najważniejsze, żebyś znał na pamięć wszystkie te nazwy, ale najważniejsze jest, żebyś wiedział, który z elementów następuje po którym i do czego każdy z nich służy. Mam nadzieję, że usłyszymy się w następnym filmie. Będziemy robić podsumowanie fazy jasnej fotosyntezy. Do usłyszenia!